Panu bardzo dziękuję, księdzu proboszczowi, za możliwość spędzenia 3 dni na modlitwie we Waszej wspólnocie, bo jest mi to bardzo bliskie, to miejsce i jego budowa. Od samego początku, od samego zamysłu przyszedł tu na ten teren ksiądz Henryk, posłany przez biskupa warszawskiego. Mamy dzisiaj rozpocząć 40-dniowy post. Czas postu. I w tym czasie mamy w jakimś wymiarze dokonać przeglądu naszego życia. Bo przecież nie idzie o jakieś zabiegi od higieny począwszy, a na sprawności fizycznej skończywszy, jakieś zabiegi, które miałyby tylko dynamizować nasze możliwości fizyczne. Uporządkować życie. Zacznie się to porządkowanie obrzędem, pokutnym obrzędem posypania głów popiołem. I w tym momencie zobowiązujemy się do spojrzenia realistycznie na nasze życie, do oceny, prawdziwej oceny naszej codziennej drogi i ewentualnie dokonania tych korekt, które najogólniej nazywamy nawróceniem, czyli zejście z drogi błędnej na właściwą, wyznaczoną nam przez Boga. Obszar pokuty ma więc dotknąć naszej sprawiedliwości. Mamy doprowadzić nasze życie do momentu, w którym można powiedzieć, on postępuje sprawiedliwie. I słowo sprawiedliwość będzie nam towarzyszyć jako oczywiście pewien wymiar naszego moralnego postępowania. Natomiast Ewangelia mówi dzisiaj o obyczajach, przed którymi Chrystus przestrzega. I to nawet ostrym słowem, bo mówi o obłudnikach. To jest ostre słowo. Rzadko mówi. W Biblii, w Ewangelii Chrystus takimi zdecydowanymi określeniami odnosi się do ludzi. Obłudnicy. Gdybyśmy jednak spojrzeli na zewnątrz, tak po prostu okiem, o kamerę tu mamy przed sobą, która podstrzega, co kto mówi i co kto czyni. I taką sobie kamerą, gdybyśmy przeszli po ulicach, to czy kamera rozróżniłaby sprawiedliwego od obłudnika? No nie tak łatwo. Dlaczego? Bo obłudnicy dokonują czynów szlachetnych. Dają jałmużnę, modlą się na rogach ulic, w synagogach. Posty zachowują. Tych dwóch, co przyszło do synagogi modlić się, celnik i faryzeusz, można było podsłuchać ich, że oni się różnią sformułowaniami modlitwy. Ale czyny na zewnątrz nasze, one są do tego stopnia podobne, że czyny obłudnika są o wiele bardziej atrakcyjne. Jestem przekonany, że gdyby nasz kamerzysta nie był po prostu prywatnie zainteresowany zarejestrowaniem tej nauki, tylko był zawodowym dziennikarzem, to nie przyszedłby tu do kościoła, to mało ciekawy materiał, gdzie by go nie sprzedał żadnej stacji,
tylko poszedłbym tam, gdzie błyszczą czyny, tam, gdzie właśnie dokonuje się atrakcyjnych dzieł. Jaka jest więc różnica, w którym miejscu jest różnica między czynem sprawiedliwego a obłudną aktywnością? Gdybyśmy otworzyli Pismo Święte i poszukali, co oznacza to słowo sprawiedliwy, bylibyśmy zaskoczeni. Dlaczego? Bo ono w pierwszym znaczeniu nie kojarzy się z zachowaniem prawa, zachowaniem jakiegoś regulaminu. Absolutnie nie. Święty Józef nazwany jest mężem sprawiedliwym, Symeon, mąż sprawiedliwy, ale po raz pierwszy Pismo Święte używa tego określenia przy patriarsze Noe. On był sprawiedliwy. I tam jest bardzo ciekawe dopowiedzenie. On żył w przyjaźni z Bogiem. A gdyby tak dokładnie jeszcze poczytać, on zawsze twarzą chodził przed obliczem Boga. Przebywał przed obliczem Boga. Można tu powiedzieć, sprawiedliwość nie ma nic wspólnego z czynami, właśnie z tym, za czym poluje współczesna kamera czy współczesny mikrofon, tylko wpatruje się w człowieka i pod jednym tylko punktem widzenia, czy on patrzy Panu Bogu w twarz. Czy on jest przed obliczem Boga? Czy nie próbuje, tak jak pierwsi rodzice w pewnym momencie podjęli tę inicjatywę, zejść z drogi Panu Bogu, już nie mówię o ukrywaniu się w zaroślach. Gdzieś tam za plecy Boże się chować. Być przed twarzą Boga. Bardzo obrazowy język Starego Testamentu, który nam się może doskonale przydać. Gdy uczyłem się na zakonnika, to uczyli mnie cnót. No bo to jest zakon, żeby podciągać morale młodego kandydata. Ale miałem bardzo mądrego wychowawcę. Zamiast mi tłumaczyć, jakie to te cnoty muszę wyćwiczyć sobie, to on mi stale powtarzał, staraj się chodzić w obecności Boga. Bardzo wcześnie też kazano mi nauczyć się prowadzić samochód. I zastanawiałem się, no jak mogę chodzić w obecności Boga, czyli myśleć o Bogu, skoro ja mam chodzić w obecności drogi, znaków drogowych, współużytkowników drogi, już nie powiem o panach w białych czapkach. Jak ja pogodzę te dwa zadania? A powiedziano mi, dzień, w którym byś nie chodził w obecności Boga, to nie będzie dzień na wieczność, stracisz ten dzień. I to jest najdroższe zadanie, jakie otrzymaliśmy od Benedykta XVI, Ojca Świętego w roku wiary. Jestem ujęty tą prościutką dekoracją, to ona jest wspaniała, to jest dobra kopia obrazu roku wiary. Mozaiki Chrystusa Pantokratora, ale kto wchodzi do tej kaplicy, to może wiedzieć, to jest rok wiary. I to nam zadał Benedykt XVI. Wpatrywać się w Jezusa Chrystusa, nawiązać z Nim przyjaźń, stać się Jego towarzyszem, wsłuchać się w Jego serce.
To znaczy osobę Jezusa Chrystusa przyjmować. I tym darem, tym przeżyciem obdarować innych. Niech inni w zetknięciu się ze mną w jakimś wymiarze w sposób łatwiejszy dotrą do Pana Boga. To będzie zresztą temat zbiorczy, wspólny tych trzech naszych wieczorów. Wiarę sercem, przyjęcia ustami wyznać. I w tej chwili chciałbym zatrzymać się właśnie na początku tego rozważania. Co to znaczy ta sprawiedliwość? To zaprzyjaźnienie się z Bogiem. Możemy to pojąć jeszcze troszeczkę w innym wymiarze. Chodzi mi o tę naszą sprawiedliwość, którą dzisiaj między innymi Ojciec Święty w Bazylice Świętego Piotra wyraźnie na to akcent też położył. Którą możemy nieźle sprzedać. Ona jest marketingowo, ta pobożność przy całym laicyzmie współczesnego świata, ona może być atrakcyjna. Oczywiście nie wszędzie. Oczywiście. Ale są jeszcze na tyle żywe środowiska, właśnie wspólnoty Kościoła. Jeszcze jest na tyle bogata społeczność, w której właśnie czyny pobożne wysoko są cenione. Można więc szukać takiego miejsca, gdzie moja osoba będzie awansować w opinii publicznej tylko dlatego, że ja zachowuję wszystkie zasady od postu piątkowego począwszy. Na tym tle pojawia się bardzo groźne antyświadectwo, to jest tak zwany sekularyzm, czyli próba rozbicia do tego stopnia wspólnot wierzących, żeby nie było aprobaty społecznej dla pobożności. Żeby nikt nie promował, nie nagradzał czynów sprawiedliwych. Żeby nikt nie tolerował chłodzenia w obecności Bożej. Bardzo zawiła i dobrze przemyślana przez zwłaszcza psychologów społecznych metoda zniechęcania do Pana Boga. Rozmaitymi argumentami. Dla każdego wieku inny argument. I stąd też to wejście do Kościoła musi być też oczyszczone od groźnej, bardzo groźnej oceny obłudnicy. My tu wcale nie powinniśmy się obrażać, jak sobie nawzajem trochę może ciszej, może już bez takiego przyciśnięcia kaznodziejskiego, ale sprawdźmy, jaki Kościół tworzymy, jaką wspólnotę, co nas tu łączy, czy tutaj gdzieś nie pojawia się ten właśnie marketingowy, rynkowy sposób oceny naszego życia. Tym bardziej, że wszystko teraz na punkty idzie. Wszystko na punkty. Spojrzałem, czy pan profesor tu siedzi, ale go tu nie mam. Czytał nam lekcję jedną i drugą. Naukę teraz się punktuje. Popatrzcie, co się dzieje na uczelniach. Profesorowie nie prowadzą badań według ich zainteresowania, według potrzeby, tylko ile gdzie punktów można zdobyć. Bo trzeba się rozliczyć z ministerstwem, a dokładnie z władzą,
no, żeby nie spaść z odpowiedniego poziomu, zwłaszcza poziomu władz. I my nieraz, jeżeli nawet nauka, najwolniejsza, najbardziej szlachetna część kulturowego wypowiadania się człowieka, jeżeli nawet nauka potrafi być skuta kajdanami administracyjno-ekonomicznymi i punktowana, to możemy mieć taki też kościół, gdzie się punktuje. Stąd też potrzebny nam jest bardzo żywy kościół. A on się zaczyna w tym momencie, gdy my patrzymy w twarz Jezusa, w oblicze Jezusa. I w obliczu Jezusa widzę oblicze mojego bliźniego. Bez punktów. Po prostu On jest. Jezus jest, bliźni jest. I koniec. Żywy Kościół. Będziemy w tej bardzo żywej naszej pedagogii trochę jeszcze do przodu czynić kilka kroków. I na zakończenie, zanim głowy nasze oddamy ten wspaniały znak niezwykłego realizmu poznawczego. Nie mam metody precyzyjniejszej niż dekret jesteś prochem i w proch się obrócisz. A ten dekret jest wypowiadany w mocy zmartwychwstania Chrystusa. Ten popiół jest materią wiecznego rozradowania w Chrystusie zmartwychwstanie. Nic nam nie zagrozi. Żadna forma spotkania. Tak ten prosty gest funkcjonuje w nas. Zanim do tego momentu dojdziemy, jeszcze jedno słowo. Benedykt XVI i jego decyzja z 11 lutego. Jeżeli przyłożymy miarę tych wszystkich ocen, o których mówiłem, to powstanie 1000 znaków zapytania przy tej decyzji. A jeżeli jeszcze będziemy próbowali komentować, zwłaszcza przez narzędzia, jakimi dysponują media, to powstanie 1000 najrozmaitszych legend. A odpowiedź jest prosta. Wpatrzony w oblicze Jezusa nie schodzi ani z krzyża, powiedział tym dzisiaj wyraźnie przychodni. Nie schodzi z drogi na Kalwarię, ale równocześnie wie, że On jest w żywym Kościele. A żywy Kościół wymaga w tej chwili posługi Piotrowej, która musi dysponować też pewną sprawnością, jak on to powiedział, fizyczną. No chociażby najbliższe spotkanie młodzieży w Rio de Janeiro w lipcu. Czekają na namiestnika Chrystusowego. I właśnie wpatrzony w oblicze Chrystusa podejmuje taką decyzję. Tą ścieżką nie idzie nasze rozumowanie, a przede wszystkim nasza modlitwa. Łączymy się z osobą Ojca Świętego i wchodzimy w Kościół. Żywy Kościół nas ogarniający i w nas też uruchomiające najszlachetniejsze i najbardziej skuteczne i trwałe. Czyli niech tak będzie. A posypanie głów popiołem oznacza zmartwychwstanie. Chociaż początkiem zmartwychwstania jest realizm rozeznania naszego sumienia. Amen.